Jesteśmy na polu. Zboże już ma taką wysokość 1,70 m. Tutaj widzimy są i maki. To na pewno są samosiejki, to nie są zboże. Zboże naszych polskich rolników, które rolnicy sieją po to, abyśmy mieli chleb cały rok. Dbają o nas, żywią nas. A jednak okazuje się, że wiele mamy, jest do życzenia odnośnie tych, którzy powinni chronić. Tu przepiękne kwiaty, które są na miedzy. Mimo ogromnej, już susza się zaczyna robić. Proszę bardzo. One jednak sobie pięknie. Piękne kwiaty, chabry, jest ich tutaj dużo w polu, tych chabrów, proszę bardzo, wiatr powiewa, miło, o pięknie, pięknie, nie chcę za bardzo zbliżenia robić, bo wiatr jak powiewa, robi się poruszenie i nieostre zdjęcia wychodzą. Proszę, spojrzenie na pola, na uprawy. Tu jest akurat uprawa porzeczek. I mamy takie wiejskie drogi na polach. Wiejskie drogi tu zarośnięte aronie. Zawsze jest. Aronia jest zawsze dobra na... O, tu jakieś jeszcze inne kwiaty wplatają się. Nie znam się na tym, to jest widocznie. Wije się po roślinie. A to róża, przepraszam. Wiecie, co to jest? Róża. Tu jest róża, dzika róża. Ona tak wplatuje się, wrasta jedno w drugie. Dzika róża. Ja myślałem, że to jakieś pnącze, które po roślinie wdarło się w jego system i kieruje twarz ku słońcu. Piękna jest polska wieś. Tylko niestety ci, którzy powinni na to zwracać dużą uwagę, lekceważą sobie wszystkie. Bardziej im jest na sercu nie nasze rolnictwo. Tutaj jest miejsce, z którego między innymi moje pszczoły biorą jakiś pożytek. Jeśli jest ten pożytek, tu jakieś trawy, nie znam się na tym, co to jest. To nie jest zasiane, to takie trawy tu urosły. Tutaj jest roślina, z której nie znam się na tym właśnie roślina. O, z tej rośliny biorą pożytek w postaci pyłku. Prawie cały rok, bo one już są. Teraz widocznie ta roślina nie nektaruje. Nie pyłku nie ma. Pszczoły wiedzą, kiedy co się dzieje i potrafią wykorzystywać wszystkie sytuacje. Wtedy, kiedy te rośliny są przydatne dla nich, dają coś, co pszczoły wykorzystują. Słyszymy w oddali ciągnik pracujący. Ze smutkiem zawiadamiam. Nie ma tutaj, jest, tylko nie wiem, coś tu tak mi migało przed oczami. Migała mi, nie, pszczoła chyba przed oczami. Nie ma tutaj
takich rzeczy jak krowy, nie ma kur, nie ma nic. W jakimś stopniu umarła gdzieś. Wieś już nie jest tą wsią tu na Łodź. Na Łodź, proszę bardzo. Wyobraźcie sobie, że ja u siebie na tarasie mam dużą donicę na Łodzi. Nie wiem, jak to się stało. Na Łodź jest rośliną inwazyjną i wystarczyło, że w ziemi tej, którą kupiłem, były ze 2-3 ziarna, może więcej, i z tego rozrosły się. I od wielu lat w donicy mam przepiękne, ale potem takie mają przepiękne żółte kwiaty, lipiec, sierpień, do września, nie, sierpień, przepiękne żółte kwiaty mają, na Łodź. I na Łodź daje bardzo dużo ilości miodu i jest jednym z takich lepszych miodów. Znawcy, których byśmy nazwali naukowcami, nazwijmy to tak, tu są pokrzywy, nazwijmy ich to naukowcami, twierdzą, że miód z nawłoci jest dobry dla mężczyzn na zjawisko, które nazywamy prostatą. Ja osobiście znalazłem takie opisy, jeśli chodzi dotyczące miodu, że miód jest bardzo dobry na serce, każdy jeden, bo zwalcza płytkę tą, jak cholesterol, jak się chce odkładać, to on tak jakby, jeśli się go je nie intensywnie, chwilowo dużo, tylko załóżmy łyżeczkę codziennie od herbaty czy od zupy, to on ma dobry wpływ na organizm. W zasadzie miód nie jest lekarstwem, nie powinniśmy tego traktować jak lekarstwo, bo to nie jest lekarstwo. Miód nie jest lekarstwo. To jest taką jakby witaminą, wzmocnieniem, lepszym jedzeniem smakowym. Tak to jest. To jest taki nieużytek. Także tym sposobem będziemy kończyć. Proszę się wsłuchać w ciągnik. Ktoś jeszcze pracuje taką maszyną.